Drewno, które tutaj było w tym ogródku, normalnie ja bym je wyrzucił. No i tym razem po oględzinach, po analizie stwierdzam, że materiału mamy sporo fajnego, który zastosujemy ponownie. Trzeba tylko gwoździe poucinać, wkręty, po to, żeby raz, nie było ich widać, dwa, żeby nam się bezpiecznie pracowało, kiedy będziemy coś z tego robić. Wy tam pracujcie, nie przejmujcie się. Zaletą, bezsprzeczną zaletą takiego upcyclingu jest to, że po pierwsze zyskujemy kupę pieniążków w portfelu, zostają niejako, możemy wydać na inne rzeczy. Drugą rzeczą dajemy nowe życie. Na kilkucentymetrowych warstwach klińca i piasku ubitych zagęszczarką ekipa układa betonowe płyty. No to co? Zbliżamy się ku końcowi. Pierwszy dzień należałoby już powoli zamykać, bo patio jest na swoim miejscu, jest ułożone, tatuś piaseczek wysypał, szczeliny wszystkie tutaj wypełnił nim, żeby płyty się nie rozsuwały. Z tamtej strony się już tworzy powolutku ogrodzenie. Janek dobija ostatnią płytę i to jest koniec na dzisiaj. Widzimy się jutro, przed nami sporo pracy. My tradycyjnie jeszcze zostajemy tutaj, bo po pachy mamy roboty. Żegnam was. Było mi miło. Trzymajcie się. Cześć.